Odcinek 184. Doktor, żądają okupu. To dużo pieniędzy. Nie mam tyle. A oni grożą, że zabiją mojego syna. Mamo, tato, zapłaćcie okup. Życiu Rafaela grozi niebezpieczeństwo. Oczywiście, pomożemy panu. Zróbcie to, a pozwolę zdjąć opatrunki. Zrobimy tak. Zdejmiemy opatrunki i Pablo zapłaci okup za Rafaela, dobrze? Zrobię, co zechcesz. Ufam ci. Powierzyłam ci moje życie, a teraz także życie Rafaela. Dziękuję za wszystko, co robicie dla mojego syna. Zawsze będę wdzięczny tobie i twoim rodzicom. Zwrócę wam pieniądze, które wyłożycie na okup. Proszę o tym nie myśleć. Rafael jest moim przyjacielem, bratem. A teraz proszę o wybaczenie. Chodźmy zdjąć opatrunki. Vicente to tchórz, ale niepotrzebnie go odesłałem. Nieswojo się czuję sam z tym ślepcem. Zostaliśmy tylko my dwaj? Nie musisz mi mówić. Myślisz, że nie widzę? To ty jesteś ślepy. Jeśli nie zapłacą okupu, przejrzysz na oczy, ale w piekle. Jesteś zdenerwowany. Milcz. Nie odzywaj się. Pozwól mi odejść. Nie wydam cię, bo nie wiem, kim jesteś. Mówiłem, żebyś milczał. Jesteś też głuchy? Strach to zły doradca, a ty się boisz. Pozwól mi odejść. Jeśli ojciec cię schwyta, wstawię się za tobą. Może nie jesteś taki zły. Milcz, bo cię zabiję. Boże, to już. Mamo, podaj mi rękę. Jestem tu. Juanita też, żebyś od razu mogła go zobaczyć. Już nie mogę się doczekać. Jest bliziutko. Możesz zdjąć opatrunki? Jestem gotowa. Muszę tam wejść. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Będziesz widzieć. Przekonasz się, jaki jestem brzydki. Akurat. Chcę zobaczyć dziecko i ciebie. Was wszystkich. Ciebie też, mamo. I tatę, i Kandelarię, i kuzyna, i panią Onelię. A potem także Rafaela. Jeśli nie zamilkniesz, uciszę cię kulką w łeb. Wtedy nie dostaniesz okupu. Nic na tym nie zyskasz. Racja. Ale znajdę sposób, żebyś się przymknął. Przeklęty Vicente zostawił mnie samego. Zapłaci mi za to. Dlaczego posłuchałem Amadora? Popełniłem tyle błędów. Wylądowałem przez to na wózku i straciłem majątek. Ale nigdy dotąd nie dopuściłem się przestępstwa. Policja, nie ruszaj się. Nie zabijajcie mnie.
Nie ruszaj się, bo zastrzelę cię jak psa. Na ziemię. Gdzie mój syn? Odpowiadaj. Co za emocje? Mariciui? Kochanie, powiedz, czy coś widzisz? Nie wiem, o czym pan mówi. Ja nic nie zrobiłem. Uczestniczyłeś w porwaniu mojego syna. Syna, którego kocham najbardziej na świecie. Jestem gotów zabić w jego obronie. Powiedz, gdzie go więzicie, bo wyduszę to z ciebie siłą. Nie wiem. Może mnie pan zabić, ale ja naprawdę nie wiem. Masz mnie za głupca? Gdzie byłeś przez ostatnie kilka godzin? Nie ruszyłem się stąd. Oglądałem telewizję. Mogę wymienić programy. Powiedz, gdzie więzicie mojego syna? Lepiej ze mną nie zadzieraj. Ja nic nie wiem. Ten facet mnie zastrzeli. Na pewno to zrobi. Jeśli nie zapłacą okupu, będę musiał go zabić. Chce mi się pić. Mogę prosić o wodę? Mogę najwyżej cię zastrzelić, głupcze. Vicente nie odpowiada. Na pewno go mają. Niepotrzebnie kazałem mu rozmawiać z Juanem Miguelem. Jednak jest jeszcze jedno wyjście. Zadzwonię do twojego tatuśka, żebyś z nim porozmawiał. Co mu powiedzieć? Że są z tobą obaj porywacze. Ale zostałeś tu tylko ty. Powiesz, że jest nas dwóch. A jeśli nie? Pamiętaj, że mam wspólnika. Każę mu zabić twojego ojca. Odczep się od niego. Wszystko zależy od ciebie. Bądź posłuszny, bo sprzątniemy ci tatuśka. Dziecino, powiedz coś. Nie denerwuj nas. Widzisz coś? Mario de Jesus, widzisz? Mów, córko, odzyskałaś wzrok? Nie stresuj nas. Kochanie, powiedz, czy odzyskałaś wzrok? Gdzie oni są? Widzę, ale niewyraźnie, jak za mgłą. Co się stało? Czyżby operacja się nie powiodła? Widzisz światło, czy jakieś cienie?
Jedno i drugie. To normalne. Długo byłaś niewidoma. Dlatego widzisz jeszcze niewyraźnie. Czy to znaczy, że... Tak. Mariciuli odzyskała wzrok. Dziękujemy. Będę ci wdzięczna do końca życia. Gratulacje. Wiedziałam, że się uda. Ja widzę, mamo. Musisz jeszcze odzyskać ostrość widzenia. Ale operacja się udała.